25 sierpnia w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach odbyło się spotkanie dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobka miejskiego z przedstawicielami władz gminy, Rady Miejskiej oraz Związków Zawodowych Nauczycieli. W tym roku priorytetem w placówkach gminnych będzie ich bezpieczne funkcjonowanie w okresie pandemii zgodne z wytycznymi głównego inspektora sanitarnego. Przede wszystkim gmina zapewni dostawy środków dezynfekcyjnych i maseczek do placówek dla całego personelu. No bez tych środków tej higieny nie zachowamy. I to jest jedna rzecz, jeden kierunek. A drugi kierunek, wiemy o tym, że to, co sprzyja rozprzestrzenianiu wirusa, to jest zagęszczenie ludzi. A więc robienie wszystkiego, żeby nasze dzieci w przedszkolach, w szkołach, w żłobku kontaktowały się z jak najmniejszą liczbą swoich rówieśników, pracowników szkoły. Najwięcej uczniów dojeżdża do szkoły podstawowej nr 8 przy ulicy Tanowskiej w Policach. Poprzez system nagród czy ocen z WF-u uczniowie będą zachęcani do dojazdów na rowerach lub dojścia pieszo. Przyjmujemy taki wariant i będziemy do tego przekonywali, żeby uczniowie na przykład byli podwożeni przez rodziców, ale też żeby wykorzystali tą okazję. U nas tą okazją jest miejsce, które mamy przygotowane przed szkołą na kilkadziesiąt rowerów. W szkołach gminy Police uczniowie z młodszych klas nie będą korzystać z szatni. W trójce i ósemce dzieci mają mieć wieszaki przy swoich klasach. W szkole przy ulicy Tanowskiej uczniowie mają wchodzić kilkoma wejściami. W bezpiecznym funkcjonowaniu tej placówki ma pomóc odpowiednio ułożony plan lekcji. Do placówek oświatowych będą mogli wchodzić jedynie pracownicy i dzieci. Obecnie tego wytycznych nie ma, więc nie ma obowiązku mierzenia temperatury. Jestem przekonany, że mierzenie temperatury wbrew pozorom to jest potencjalne zagrożenie. Mierzenie wszystkim po kolei powoduje tłok, a więc narażamy dzieciaków. W szkołach dzieci będą miały lekcje w jednym pomieszczeniu. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają przychodzić do uczniów. Jeżeli chodzi o szkoły, to WF też są różne pomysły. Wiem, że na przykład w niektórych placówkach WF będzie dziewczyny i chłopcy i także starsi, no żeby tych klas nie mieszać. W szkole przy ulicy Tanowskiej na zajęciach wychowania fizycznego jeszcze niedawno praktykowano wspólne rozgrzewki. Teraz tak nie będzie. Mamy na szczęście trzy takie miejsca, w których można prowadzić zajęcia. A więc jest to hala oczywiście sportowa, jest to duża sala, którą wykorzystujemy do gry w tenisa stołowego, obiekt przyszkolny, sportowy, czyli boisko, zespół takich boisk i bieżnia. W klasach uczniowie nie będą mogli korzystać z map, brył czy innych przedmiotów trudnych do dezynfekcji. W każdej szkole powszechne stanie się wietrzenie pomieszczeń. Zagrożeniem są przerwy. Dyrekcje placówek rozważą, czy uczniowie mają nosić maseczki w czasie przerw, nie wychodzić z sal lekcyjnych czy wprowadzić inne rozwiązania. Wprowadzamy aktywne przerwy i jeśli tylko nam pozwoli aura, to będziemy z nich korzystali, zachęcając uczniów do ruchu, do wyjścia na świeże powietrze. Szkoły nie będą organizować wywiadówek dla rodziców, zastąpią je spotkania online. Mają się przygotować także do zdalnego nauczania, które może powrócić. Od 1 września jedną z najbardziej zagrożonych grup społecznych będą nauczyciele, szczególnie klas starszych. Gmina musi dbać o ich bezpieczeństwo. Dbając o uczniów, myślimy także o pracownikach. Raz, że to jest ważne ich zdrowie, dwa, jak oni się pochorują, to szkoły trzeba będzie zamknąć. I to jest kolejna kwestia związana z tym, co będzie, jak się pojawi zakażenie. Wiem, o tym rozporządzenie mówi, zawiesza się zajęcia, nauczanie hybrydowe. O jednym chciałbym powiedzieć. Wszelkie te decyzje będą, znaczy będziemy mieli wsparcie ze strony gminy i sanepidu. W tym roku szkolnym do polickich żłobków będzie uczęszczać blisko 400 dzieci, do przedszkoli ponad 1500, a do szkół podstawowych prawie 3000. W każdej placówce istnieją inne uwarunkowania, dlatego dyrektorzy mają wypracować najwłaściwsze dla swoich potrzeb.